w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Projekt tej uchwały, czyli wokół tego programu, był konsultowany na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które wzięły się tutaj do środku. Bardzo proszę, opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie programu współpracy gminy miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Sposobem dobrnęliśmy sprawy do końca. Teraz uchwałodawczą mamy zamkniętą. Wolne wnioski, sprawy różne, jeżeli takowe są. A są, bardzo proszę, panie radny. Ja jako członek stowarzyszenia, jako członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działający w zarządzie, chciałbym akurat sprostować pewne nieprawdziwe informacje, które obiegowo krąży odnośnie finansowania nas, działalności naszej. Tutaj pani sporządziła sprawozdanie finansowe. Ono będzie leżało przez 2-3 dni w sekretariacie. Jakiego stowarzyszenia? Trzeciego wieku, Uniwersytet Trzeciego wieku. Zostawi je w sekretariacie do wglądu, z uwagi na to, że tutaj są rozliczenia finansowe, o ile ktoś jest zainteresowany, z uwagi na to, że troszeczkę nas ubodła taka pokutująca opinia, że funkcjonujemy na zasadzie zbierania pieniędzy i finansowania przez gminę. Informuję, że semestr nas kosztuje 20 zł, w tym roku już 30, gdyż wszystko robimy, żeby samofinansować się. Wcześniej mieliśmy małe problemy, z uwagi na to, że nie byliśmy instytucją prawną na tamten czas, wobec czego to troszeczkę inaczej funkcjonowało. Mieliśmy bardzo istotną pomoc z Giżycka, ze stowarzyszenia, z Wydmin. No i powiem szczerze, że takich ludzi jak tam spotykam, życzyłbym w każdej gminie, z uwagi na to, że na chwilę obecną wskażcie mi stowarzyszenie, które zrzesza na przykład 50 członków. A Państwa ile zrzeszą? No 51 jest zarejestrowanych. Mamy kilka fajnych zajęć. Faktem jest, że jesteśmy ograniczeni finansowo, gdyż bazujemy na własnych środkach. Na przykład na aikido, zaznaczam tylko, że to nie jest sztuka walki, a ćwiczenia takie rozciągające, szczególnie dla osób w wieku 60+, bardzo istotne są i dużo pochlebnych słów słyszę, że problemy ruchowe ich pomalutku się kończą, przez to tylko, że uczęszczają na te zajęcia. Pobożnym życzeniem jest, żeby 2 razy takie prowadzić ćwiczenia w tygodniu. Na razie nie jest możliwe. Dalej, ciągnąc temat, zajęcia plastyczne. Sami byliście świadkami, bo była galeria, wystawione prace do oceny, do wglądu. Niestety osoba, która nigdy nie malowała pod instruktorem pani Knap, cuda potrafi robić. Pani, która nas w tej chwili filmuje, była obecna na ostatnich zajęciach. Też cuda można robić z liści, które spadły z drzewa i ukwiecić cały pokój. Także nie opluwajmy ludzi, którzy chcą coś ze swoim życiem zrobić. Przychodzą bardzo chętnie uczestniczą i śmiem twierdzić, że na chwilę obecną to jest 50 osób, a na pewno ta liczba będzie wzrastać, bo
ja sam na Aikido na początku to byłem tylko jako kierowca i z politowaniem patrzyłem na ruszające się panie. Uczęszczam już od pół roku i sobie bardzo chwalę to. Także i przyjeżdżają ludzie z całej gminy praktycznie. Organizują się samochodami, żeby być na tą umówioną godzinę. Wyobraźcie sobie, przypuśćmy osoby, które mają 60 i więcej lat i uczą się teraz angielskiego. Także nie zostawiajmy, nie mówmy, że to jest tylko domeną dużych miast, że oni starają się rozwijać. Do nas to wkroczyło, szanujmy, pomagajmy, ale proszę, nie przeszkadzajmy i jak będą jakieś nieprawdziwe informacje, w miarę możliwości tonujmy tę sprawę z uwagi na to, że my nie chcemy, żeby o nas brzydko mówili, a przede wszystkim mówili nieprawdziwe informacje. Także to zostawię w sekretariacie. Tutaj jest rozliczenie, ile pieniędzy, ile członków u nas jest w tej chwili. A zajęć to w zeszłym roku, przypuśćmy, mieliśmy jeszcze dodatkowe. Pod okiem instruktora uczył panie chodzić, podpierając się tymi popularnymi kijkami bez nart. Też dużo rzeczy można było się dowiedzieć, że same chodzenie z kijkami to nie jest nic, rewelacja, sobie można szkodę zrobić. Także czasami warto zasięgnąć opinii osób mądrzejszych, a przede wszystkim na chwilę się oderwać od tej codzienności, pójść do grona innych osób, porozmawiać, pośmiać się. Nam wszystkim to potrzeba, żeby nie było tyle żółci w życiu. To na temat uniwersytetu. Natomiast drugi temat, to Państwo na pewno dostaliście informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Tak szczerze mówiąc, żaden z nas to tutaj omnibusem nie jest, tylko chyba pani Jinicka, która z oświatą ma do czynienia. Ja na przykład chciałbym przy tej okazji jedno powiedzieć. Czytałem tutaj o zasługach uczniów w tych szkołach. Naprawdę duża lista jest. Czytałem o wynikach. Nie ma już pani dyrektor. Pamiętacie, robiliśmy debatę oświatową na początku naszej kadencji i problem był z rdzewem odnośnie tych staninów. To chyba 9-punktowa skala jest, stanin? Tak. Tam było chyba na granicach 2-3 i ostatni rok to tam lekki wzrost był rokujący, że coś się ruszyło. Wyobraźcie sobie teraz język polski, matematyka w rdzewie 7 na 9 punktów, język angielski 8. No i moje zdanie, podejrzewam, że panie dyrektorki, z uwagi na to, że już słyszę głosy, że one ze sobą współpracują, będą na pewno rozmawiać, jak sobie to się udało, to jakie kroki podjęłaś, bo to potrzeba akurat przy takich analizach później jeszcze sięgnąć i dopytać się, co było dalej. Ale dla nas też jako radnych i pani wójt jest istotna bardzo ostatnia karta odnośnie wydatków. No bo na przykład zauważcie w rubryce dowozy nam koszty spadają, wobec czego jakieś ruchy zostały podjęte prawidłowe, które generują nam oszczędności w tym zakresie. Dalej mamy dopłaty, które gmina wnosiła, już pomijam to subwencje, tylko nasze pieniążki gminne. Na przestrzeni 3 lat, od 13 do 15, to w 13 było 2 031 000 i tak dalej. Zeszliśmy do 1 717 000. Także twierdzę, że w tym zakresie coś się robi. Mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej. Smutne to jest, tylko tutaj nawet sobie opisałem, odnośnie prac remontowych. Moim zdaniem nie są zadowalające, ale po prostu tak krawcowa kraje jak sukna staje, chyba tak przysłowie mówi. W miarę możliwości szkołom naszym pomagajmy, a wyniki mają naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Także o Miłkach słychać nawet i województwa. Ja mam taką sprawę, bo dostałam informację od mieszkalnika gminy Miłki,
jest, że była wycieczka właśnie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Warszawy do teatru i że panie z Uniwersytetu płaciły pieniążki. Później organizator zwrócił panią te pieniążki. A osoba, która mnie poinformowała, powiedziała, że to radny pojechał no, tak jakby na miejsce tej osoby. No i że tak się nie robi. No i żeby przekazać to na Radzie, więc przekazuję. Może ja się ustosunkuję, bo to nieco wiem. Przede wszystkim wycieczka była organizowana nie przez nasz uniwersytet. To jest podstawa. Prawda. Uniwersytet Giżycki organizował wycieczkę, wyjazd i zostało jakby wystosowane zaproszenie do koła emerytów i rencistów Biłka z określoną ilością miejsc. Tam oczywiście osoby wpłacały kwotę. Także nie myśmy byli organizatorami, tylko organizowała to zupełnie instytucja. Zostały wskazane, nie wiem, ja nawet nie wiem, bo ja nie jestem w kole emerytów i rencistów, cztery miejsca czy pięć miejsc do wykorzystania ewentualnie przez naszych emerytów. Ale to wycieczka, która to była? To nie do Warszawy. Organizowały, płaciły pieniądze. Tak zostałam poinformowana, że panie z płaciły pieniądze i później zostały te pieniądze. Ale to nie my organizowaliśmy, nie jest to zawsze do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miłkach, bo to uniwersytet w ogóle tym się nie zajmował, tak? Nie był organizatorem, to organizator odpowiada za listę chętnych, po prostu widocznie wystosowano zaproszenie, bo były być może jakieś wolne miejsca, a potem może ktoś z tamtego uniwersytetu jednak się zgłosił, w związku z tym, no, wycofano się z tego. Na pewno ja potwierdzam tylko, że nie organizowały to Miłki, więc proszę nie, tego tak, nie utożsamiać. Organizatorem był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wydmina. A w Wydmina, zaproponowano 10 miejsc dla Miłek. Później wycofano się z tych 10 miejsc, dlatego że stamtąd się zgłaszały osoby. I pierwsze osoby, które się zgłosiły w Miłkach, te osoby pojechały. A pozostałym osobom pani Halinka. Pani Halinka czy pan Zbigniew z Bardzo proszę. Pani Wójt, ponieważ nie ma pana prezesa, Pupku, mam taką jedną prośbę. Ostatnio była awaria wody tam do Nowowierskiej i tak dalej. I tu chodzi szczególnie o letników, że po prostu oni, jak jest awaria wody w weekend, nie wiedzą, gdzie dzwonić. I moja prośba jest taka, że może na fakturach zaznaczać numer alarmowy, gdzie po prostu mają dzwonić, bo naprawdę taka jest dziwna sytuacja w sobotę, niedzielę i jak nie ma wody, to mieszkańcy już wiedzą, że jej nie ma i trzeba trochę poczekać. A letnicy bez przerwy dzwonią, pytają się gdzie i co i jak i jest weekend, no i nie ma tego. Także myślę, że to nie problem będzie jakiś tam dopisać numer alarmowy na fakturze. To najprostszy sposób chyba będzie, żeby ci ludzie wiedzieli, gdzie mają dzwonić w razie, gdy coś się dzieje. A druga sprawa jest moja taka, że ostatnio nie uczestniczyłam na sesji i chciałam się panią podpytać. Pani rozmawiała z dyrektorem o chodzi tutaj drogę w Danowie i też o Bierskie. Tak, powiedział, że będzie remont, ja tutaj czytam tym i chciałam się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, czy będzie, czy nie, bo... Mówimy o przyszłym roku. Tak, w momencie, tak, kiedy tak. Ja rozmawiałam, jeszcze pan dyrektor też nie dostał konkretnych informacji, bo to jakby zarząd powiatu określa kwotę, która będzie przeznaczona na remonty przyszłoroczne. W związku z tym w ogóle dostałam taką informację też od dyrektora, że prawdopodobnie rok przyszły będzie tak trudny, że pieniądze będą przeznaczone tylko i wyłącznie na bieżące takie gdzieś tam naprawianie, bo są tak okrojone kwoty dla powiatu na remont dróg. Nie dostałam konkretnej informacji, czy już wiadomo, czy na 100% remont tej drogi będzie ujęty. Niemniej ze swej strony rozmawiałam, wystosowałam pismo, określeniem konkretnie remontu tej drogi i z kwotą, którą my jako gmina deklarujemy jako nasz wkład do remontu tej drogi. Więc myślę, bo do 15 tak naprawdę jest konstruowany projekt budżetu. W momencie, kiedy zostanie to uchwalone, to będzie wiadomo tak naprawdę, ile środków zarząd dróg ma na przyszły rok na remonty tych dróg i wtedy na pewno będę wiedziała, czy ta droga, czy ten remont został u nich ujęty. To może dla państwa radnych przedstawię, że miejscowość Donowo-Wierskie swój fundusz zostawiło w gminie. Dla ścisłości, że później ewentualnie, gdy będzie trzeba, tak, gdy dla powiatu dołożyć, to już te pieniążki
tak jakby są zagospodarowane, przeznaczone na to, żeby dołożyć ewentualnie gmina, jeśli będzie miała takie możliwości. A druga rzecz, to dzisiaj tutaj usłyszałam właśnie z tej regionalnej grupy rybackiej, że tam jest, któryś był pod, że można składać wnioski nawet na remont dróg powiatowych, bo tam było zaznaczone, że powiatowe i gminne. Tylko nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że musi prowadzić drogę do budynków użyteczności publicznej. No i myślę, czy to nie warto było wykorzystać, spróbować chociaż tak, bo na przykład tutaj Danowo, no do świetlicy na przykład, czy to by można było wykorzystać, że świetlica miejska. No wiem tak, bo jeszcze tutaj wszystkiego informacji, bo jeszcze jest tak, że w przypadku obecnego naboru, który został ogłoszony, to są tak zwane liniowe konkursy. Warunkiem w tych liniowych konkursach jest zwiększenie zatrudnienia o jedną osobę. Obojętnie co robimy. Czy to remont parkingu, czy cokolwiek. Musimy wykazać, że od momentu załóżmy zakończenia płatności do trwałości projektu, czyli przez te 5 lat, średniorocznie musimy wykazać zwiększenie zatrudnienia o jedną osobę. To jest warunek w momencie tych konkursów, które w tej chwili zostały ogłoszone jako liniowe. To jest jedna bardzo poważna przeszkoda, bo powiem Państwu, że ja bardzo solidnie przygotowałam się też na przykład w kwestii remontów tych naszych parkingów, czy nie skorzystać z tego dofinansowania. No i okazało się, że tak, ten warunek musi być spełniony, żeby wniosek w ogóle mógł być analizowany pod względem merytorycznym, czyli zwiększenie zatrudnienia, i byłoby to bardzo trudne w przypadku naszych parkingów i naszego urzędu. Już mówię dlaczego, dlatego że średniorocznie, na przykład tak, w tym roku minionym, no mieliśmy więcej pracowników ze względu na to, że chociażby mieliśmy jeszcze straż gminną. I teraz zwiększenie przyszłorocznym o jeden jakby etat, to trzeba było tak naprawdę 2,5 etata wykazać zwiększenia zatrudnienia, żeby móc złożyć taki wniosek. To jest jeden warunek przy tym naborze, przy tym konkursie, a drugi warunek to jest zawsze taki, że trzeba mieć przygotowaną dokumentację techniczną. Czyli projekt drogi. Termin teraz ogłoszono 31 października, nabór jest do 28 listopada. Bardzo krótki okres. Bardzo krótki okres, bo żeby przygotować projekt, znaczy my musimy ogłosić przetarg naprawdę, tak? Żeby wyłonić wykonawcę takiej dokumentacji technicznej. Ten krótki okres uniemożliwia nam na przykład wystartowanie, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli nawet byłby spełniony ten warunek, który Pani tutaj wskazała, tak? Mhm. Czyli ja nie wiem, jaki jest tam początek tej drogi, ale na pewno trzeba uwzględnić miejsce publiczne. Tak zresztą jak było w przypadku składanych naszych wniosków w ramach progów wcześniejszych. Najtrudniejszym dla nas do pokonania jest właśnie ten element zwiększenia zatrudnienia. Co jeszcze, proszę Państwa? Bo no, można byłoby tutaj coś pokombinować, ale tak, dofinansowanie jest na poziomie, tak jak wspominałam, 111, załóżmy przy drogach 130 tysięcy. To jest ogólna kwota. Dofinansowanie jest na poziomie 63%, czyli powiedzmy 70 tysięcy. Zwiększenie zatrudnienia przez 5 lat, możemy sobie obliczyć, tak, jeden etat średnio, załóżmy, no niech będzie 3 tysiące z tymi wszystkimi pochodnymi, razy rok, to jest 36 tysięcy, razy 5 lat, to przekracza jakby kwotę, którą możemy uzyskać jako dofinansowanie do tego projektu, w tym rozdaniu. Ale to nie znaczy, że takich konkursów nie będzie na początku 2017 roku. To jest, tak jak wspomniała Pani i ja powtarzam, to jest pierwszy nabór ogłoszony, bardzo późno, z bardzo krótkim terminem do składania wniosku. Bo miesiąc czasu, jeżeli nie ma się przygotowanej dokumentacji technicznej, jakby też uniemożliwia przystąpienie. Druga trudność, która pojawiła się w tym rozdaniu tych środków unijnych, to jest to, że do każdego zadania trzeba mieć przygotowaną taką analizę merytoryczno-finansową. Czyli na przykład, jeżeli podejmujemy się zadania budowy oczyszczalni, to jeżeli jest projekt na daną oczyszczalnię, to my jeszcze równolegle musimy przygotować drugi jakby tak wariant, czy on byłby, czy nie byłby bardziej ekonomiczny. Więc przygotowanie przez fachowca jakby drugiej takiej wersji, no to jest kwestia też czasu. I tak jak powiedziałam, na ten nabór został określony czas jednego miesiąca. Myślę, że tutaj mogą skorzystać przede wszystkim stowarzyszenia i tu bardzo bym zachęcała,
bo stowarzyszenia i takie na przykład społeczna, nasza spółdzielnia chociażby socjalna, mają w ogóle, żebyście Państwo zauważyli, 100% dofinansowanie. 100%. My jako jednostka samorządu mamy 63 tych określonych kosztów. Więc czasami ekonomicznie też, jak przeliczymy sobie wzrost tego zatrudnienia, co jest warunkiem podstawowym na to, co możemy uzyskać, to nam się ekonomicznie nie bardzo opłaca, naprawdę. A poza tym, no tak jak mówię, trudnością jest to, że my nie mamy wielu projektów, dokumentacji technicznej. Jeżeli mówimy o jakichś drogach, no to nie dysponujemy. My teraz ogłaszamy przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej, chociażby na Lipowy Dwór, tak? Jeżeli chodzi o oczyszczalnie, czy też na drogi, robiliśmy te, które w tym roku składaliśmy wniosek. Na taką drogę jeszcze my projektu nie mamy. Bez projektu, bez szacowania kosztów nie możemy takiego wniosku złożyć. Ale najtrudniejszym warunkiem, myślę, że nie tylko dla nas, ale dla podmiotu gospodarczego także będzie, udokumentowanie, zwiększenia zatrudnienia o jeden etat. To jest warunek, który został wprowadzony w tym rozdaniu nowym, bo w poprzednim rozdaniu takich warunków nie było. Ponieważ to rozdanie dotyczy jakby celem, takim priorytetem jest zwiększenie przedsiębiorczości, w związku z tym praktycznie w każdym konkursie będzie pojawiać się ten warunek, czyli zwiększenie zatrudnienia o jeden etat. I to trzeba wykazać. Jeszcze ja tylko chwilę i już dopuszczam do głosu. Chciałam teraz tutaj do Państwa radnych się odnieść, bo jak wiemy, my cały czas u nas jest drogi, tak? Może w przyszłości, nie wiem, w przyszłym roku jakiś ułożyć grafik taki, czy plan i porozmawiać z mieszkańcami. No wiadomo, że tam konopki nowe, nie? Bo oni drogę mają i mają po czym jeździć, a my jesteśmy w gorszej sytuacji. Ale takie wsie, które naprawdę mają dosyć duży fundusz sołecki i może po prostu przeznaczyć część tego funduszu na remont drogi. I wtedy w jednym roku na przykład robimy część drogi w Marcinej Woli. Być może zdarzy się taka sytuacja, że jakaś tam oszczędność wyniknie z jakiejś tam, gdzie asfalt będzie się kładł, tak? No być może jakieś takie niewrażliwe punkty, jakieś zjazdy, jakieś, nie wiem, zakręty tam, gdzie najbardziej wypukuje na przykład tę drogę i nasze pieniądze i to tak jakby było to, tak? Bo idzie równarka, porówna, piasku się dosypie, deszcz popada, piasku nie ma i dalej stoimy w miejscu, tak? Na dzień dzisiejszy to jest dróg, były remonty od początku maja do któregoś tam ciągle te równarki szły i tak dalej i dalej nic. Może tu zacząć od tego, że kawałek asfaltu jakiegoś, nie wiem, nawieść kruszywa, to wtedy może chociaż kawałek drogi będzie gdzieś tam zrobiony i wtedy może w taki sposób będzie widać tę pracę, że coś się robi, tak? No nie wiem. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko no, Państwo musielibyście zaakceptować, że może właśnie ustalmy taki harmonogram, tak jak tu Pani Basia zaproponowała, że robimy mniej w danej miejscowości kosztem innych miejscowości, no ale tu musi być jakaś taka zgoda, tak? Wola. U nas akurat droga powiatowa, także za dużo też nie możemy nic zrobić, ale próbujemy od tej strony, że może gmina trochę, został fundusz, sami będziemy coś tam u siebie robić, tak? Sami pójdziemy kosić czy coś innego, a żeby chociaż ten kawałek, jakiś odcinek, bo jest tragedia. Powiem Wam, że jak zdarzy się wypadek nad Zielonym Jeziorem i jest objazd koło nas tam, to była taka sytuacja tego lata, że była równarka, z powiatu przyjechała, no droga fajnie była zrobiona, ale jak ten tabun samochodów przyjechał przez noc, to rano już nie można było w ogóle, powiem Wam, przejechać. Trzeba było szukać drogi, czy tak ja, czy jechać na Bielskie, czy jechać na Danowo, bo jak przejechały te samochody po tej żwirówce, to nie można było naprawdę przyjechać. To tragedia jest i dlatego mieszkańcy to już tak usilnie szukają jakiegoś rozwiązania, żeby chociaż trochę, po kawałku, żeby coś zrobić, bo jednak te samochody nam się niszczą, tak? Ja jeszcze tutaj dołączę się do Pani Radnej, bo byliśmy przy drodze Danowo. Tam odcinek od drogi krajowej do tego mostku to jest należy do powiatu piskiego. Może warto było się zwrócić do nich jeszcze, jak będzie remont robiony, bo ten kawałek to należy do powiatu piskiego, tak, prawda? Kiedyś. A on też tak pozostawia wiele do życzenia. Tutaj pan dyrektor deklarował, Pipiro, że jeżeli będzie remontowany ten kawałek właśnie do mostku, to porozumienie. Jest taki bardzo newralgiczny punkt. Wystąpił o porozumienie z powiatem piskim, żeby, bo ta dalsza część jest należy właśnie do powiatu piskiego. Tak, tam jest taka sytuacja, że niedaleko mieszka tam jeden pan, który bierze taczkę
jak widzisz, że już tam nie ma przejazdu, jest tyle tych dziur, że nie można samochodu, nie ma w ogóle, bo jest most, wąski mostek, to bierze sam taczkę, bierze syna tam któregoś i sam naprawia te dziury, bo ale z tego korzystają wszyscy, bo jeżdżą, tak, ale on widzi, że już nie ma przejazdu, to, to bierze się sam, ale tam naprawdę jest. Jest naprawdę trudna sytuacja z naszą drogą, że coś się powiem. Powiem tak, że generalnie drogi są ogromnym problemem. Mamy ponad 200 km dróg, ja cały czas to powtarzam, dróg futrowych na terenie naszej gminy. W tym roku naprawdę wydaliśmy całą zaplanowaną kwotę, to było około 300 tysięcy i jeszcze nie ukrywam, że dołożyliśmy do tej kwoty z wielkim bólem, bo tych środków, jak Państwo wiecie, no brakuje na wszystko, ale musieliśmy dołożyć do tej kwoty określonej w budżecie i naprawdę no, wiosną staraliśmy się po prostu zrobić to, co było możliwe. Teraz jak zrobiłam objazd dróg gminnych, naprawdę no, wyglądają źle, ale to też no, jest po części, po pierwsze kwestia pogody, po drugie no, są te drogi jakie są, więc jeżeli byłoby tak, że możemy lepiej wykonywać te drogi, mniejszej ilości, ale lepiej, bo zobaczcie Państwo, co jest jeszcze problemem, jeżeli przejdzie równiarka, najczęściej no, robi się takie korytko, tak, koryto. Trzeba byłoby puścić dodatkowy sprzęt, który zepchałby te pobocza. No to są dodatkowe koszty. W związku z tym, no, nie będzie kosztowała nas remont drogi tak około 20 tysięcy, tylko zapewne 26 albo około 30 i z tym trzeba się liczyć. Dlatego jeżeli Państwo wyrazicie taką wolę, taką chęć, że ustalicie tak na przykład, że w tym roku skupiamy się powiedzmy na dwóch miejscowościach i robimy te drogi porządniej ze zniwelowaniem skar, żeby woda miała gdzie odpływać. Okej, okay, no ale to ja muszę też prosić Państwa o wyrażenie takiej woli, bo Państwo tutaj to powiecie, a ja tak naprawdę mam kolejki codziennie ludzi. Ja cały swój dzień pracy zaczynam rano z przyjmowania ludzi, których naprawdę rozumiem i z pełnym szacunkiem i ubolewam nad tym, że nie jestem w stanie sprostać wszystkim naprawą dróg, a ludzie naprawdę mają ogromny problem. Mamy te drogi szutrowe i one tak wyglądają. No przy takiej aurze, tak jak sama pani tu powiedziała, jest zrobiona droga, było tak na przykład 30 tysięcy zapłaciliśmy, droga na Borki, naprawdę ładnie była zrobiona, naprawdę ładnie wyglądała. W tej chwili no, no to jest tak, jakby w ogóle nie było pracy tam. Trzykrotnie była naprawiana droga na ogródki wyszowatych, trzykrotnie. No w tej chwili jest dziura na dziurze. No i ja mogę podawać, jeździłam do Paprotek chociażby niedawno. Marcina Wola. Marcinowa Wola. No po prostu nie jest tak, nie zgodzę się z tym, że te drogi nie były robione. One naprawdę były w tym roku robione jak w żadnym roku. Ja w żadnym roku nie spotkałam takiej puli środków przeznaczonych na remont dróg i mam wykazy, w których miejscowościach były robione te drogi i ilokrotnie. W Paprotkach też bodajże niektóre drogi trzykrotnie w tym roku było naprawiane. Nie było takich lat, żeby trzykrotnie były naprawiane drogi w miejscowościach. Ale tak było, proszę Państwa, no ale efekt jest jaki jest. No. Dlatego myślę, że sensowne byłoby zrobić może z lepszym kruszywem, droższym, tak? Z niwelacją tych poboczy, żeby umożliwić spływ tej wody, bo tam, gdzie będzie korytko popada, to zawsze woda będzie stała. To nie ulega wątpliwości, ale to pociąga za sobą większe koszty. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja na początku roku, tak kwiecień, maj, informowałem, iż do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie i w Marcinowej Woli zostaną jakieś tam środki przeznaczone, Rydzewo miało być to 18 tysięcy, bodajże 18,5, Marcinowa Wola prawie 17 tysięcy i chcę powiedzieć, że 8 listopada te pieniądze praktycznie trafiły już w większości do tych jednostek, to jest granica gdzieś tak 34 tysięcy, to zostało zakupiony sprzęt wysokiej klasy, zestawy PSP R1 do ratownictwa medycznego do Rydzewa, do Marcinowej Woli, pompy pożarnicze Honda o wysokiej wydajności do brudnej wody, także ten sprzęt praktycznie został przywieziony, można powiedzieć, przeze mnie, no, łącznie z komendantem musiałem pojechać, żeśmy zawieźli do Marcinowej Woli, do Rydzewa, tak jak to było mówiono wcześniej, to jest, jesteśmy gdzieś tak 34 tysiące, trochę nasze jednostki ochotnicze straży się
wzbogaciła. Taki sprzęt nowoczesny, tam węże, prądownice, także... A środki skąd? To środki zostały przeznaczone z komendy głównej. To pierwszy raz takie środki zostały przeznaczone na takie jednostki jak Rydzewo, Marcinowa Wola, które nie są w żadnym systemie, w krajowym systemie, ani...